Więc tak, no szkolenie, nie powiem, było dosyć ciekawe, ponieważ stykam się z tym tematem na co dzień od takiej strony trochę bardziej no, codziennej jak wszyscy, ale zaczynam się wdrażać w temat bardziej profesjonalnie i nie powiem, było dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o początkujące osoby, czyli jestem w stanie gdzieś tam mieć punkt wyjścia do tego, żeby później dalej się szkolić. Bardzo interesujące na pewno jest to, że podane zostały kierunki, w których mogę teraz dalej podążać, czyli wiem, po jakie materiały sięgać, gdzie mogę się teraz skierować po dalsze informacje, bo to jest tylko wiadomo 8 godzin. No, jakby temat jest na tyle duży i szeroki, że nie jesteśmy w stanie tutaj pewnie poznać wszystkiego, ale mniej więcej został nakreślony kierunek, w którym mogę podążać i jak te informacje dalej zdobywać. Także, a wiedza przystępna, przekazana w bardzo ciekawy sposób, także jak najbardziej jestem zadowolona. Znaczy, ja na razie zaczynam, także nie ukrywam, że mąż prowadzi firmę i ja postanowiłam się w to trochę wdrożyć, żeby mu pomóc właśnie od strony tej marketingowej, także na ten moment muszę powiedzieć, że jestem osobą początkującą, także dlatego właśnie stwierdzam, że jest to dla takich osób jak ja bardzo ciekawe, że wiem, jak się teraz mniej więcej zabrać za dalszą pracę i jak dalej poszerzać tą swoją wiedzę. Także no ja bardziej, tak jak mówię, ja bardziej byłam od strony tej takiej totalnie codziennej, jeżeli chodzi o media społecznościowe, no wiedzę wiadomo na zasadzie tego, że czytam jakieś artykuły, coś takiego, ale na razie jeszcze nie zajmowałem się tym profesjonalnie. Szkolenie mnie zainspirowało, na pewno będę to teraz robić, na pewno będę to robić na przykładzie naszej firmy, którą mamy, no i docelowo też chcę się w tym rozwijać, żeby kiedyś służyć pomocą innym, właśnie tworząc takie kampanie dla osób, które prowadzą Facebooka na co dzień, ale od strony takiej bardziej właśnie nieudolnej, czyli na pewno interesuje mnie właśnie dobre, odpowiednie stargetowanie naszego celu, czyli jeżeli chodzi o naszą grupę docelową, żeby odpowiednio jednak zidentyfikować tą grupę, bo myślę, że z tym jest zawsze największy problem i z tym myślę, że problem mają też ludzie, którzy próbują prowadzić jakieś kampanie, ale nie do końca wiedzą, do kogo tak na dobrą sprawę chcą dotrzeć, bo wszystkim się zawsze wydaje, że do wszystkich. Także były pokazane bardzo ciekawe kierunki, w których właśnie możemy dążyć, jak tą grupę docelową zawęzić, jak ją gdzieś tam no, odpowiednio stargetować pod kątem różnych, przeróżnych cech, także naprawdę no. Czy jak najbardziej. Akurat w tej kwestii już miałam doświadczenie, czyli już pisałam posty generalnie na Facebook i różnej treści i na pewno zauważyłam już kilka błędów, które popełniałam. Na pewno byłam też zainteresowana właśnie kwestią tego, jak teraz aktualnie najlepiej pisać posty, żeby trafiały gdzieś tam do wyobraźni. I nie ukrywam, że te kilka, przede wszystkim też kwestia tego, że pokazane zostały takie te nowe trendy, gdzieś tam te kwestie wideo, live'ów, że jednak trzeba na to stawiać i myślę, że też warto na to zwrócić uwagę, także tu jak najbardziej. No. Tak, dla małych też, aczkolwiek było dużo kwestii właśnie pod kątem dużych firm, także, ale mimo wszystko działa to też na wyobraźnię, że staramy się, chcemy tą firmę rozwijać do takiego poziomu, żeby jednak była tą firmą większą, więc to też się w przyszłości przyda, ale myślę, że dla małych firm również, bo takie kwestie były omówione, jak w ogóle zacząć, czyli jak w ogóle się do tego tematu przygotować, żeby w ogóle zacząć pozyskiwać tych klientów, zacząć prowadzić ten fanpage naprawdę profesjonalnie. To też polecam, właśnie o to mi mniej więcej też chodziło, żeby właśnie poznać jakieś podstawy, żeby wiedzieć, jak się do tego dalej zabrać i wiedzieć też, z czego korzystać ewentualnie przy tworzeniu tych postów, przy gdzieś tam sprawieniu, żeby te posty były jak najbardziej atrakcyjne dla potencjalnych klientów, no i też, żeby wiedzieć mniej więcej, jak tych klientów szukać, w jaki sposób.